Dzień dobry. Nazywam się Ewa Martynkien, jestem pisarką książek dla dzieci. Piszę książki dla dzieci nieco młodszych, jak na przykład Przygody dzielnej kury Melanii. Dla starszych mam tutaj ze sobą akurat Józię Kłopotek i Otłań Klęsk. Dziś chciałabym Was zachęcić do sięgnięcia po moją najnowszą książkę pod tytułem Mój kumpel Jeremi. Jest to książka opowiadająca o przyjaźni dwóch chłopców, Oskara i Jeremiego. Właśnie idą do klasy czwartej. Są pełni obaw, bo nie wiedzą, co ich tam czeka. Będą nowi nauczyciele, nowe przedmioty. Jednak obaj chłopcy mają nadzieję, że przyjaźń, która ich od dawna łączy, pomoże im przetrwać te najtrudniejsze chwile. Pewnego dnia Oskara zaczepia w szkole chłopak ze starszej klasy. I Oskar wpada przez to w kłopoty. Wydaje mu się, że jest w stanie sam poradzić sobie z problemami i ukrywa przed Jeremim prawdę. Chłopak, który go zaczepił, jest jednak bardzo natrętny i tych kłopotów Oskarowi przybywa. Zaczynają one również ważyć na przyjaźni między obu chłopcami. No i teraz co dalej? Historia, którą opowiadam w tej książce, stawia przed czytelnikami bardzo wiele pytań, między innymi także o to, czy możemy i jak długo możemy ukrywać prawdę w momencie, kiedy sami narażeni jesteśmy na niebezpieczeństwo. Książka została nagrodzona w konkursie literackim imienia Astrid Lindgren, organizowanym przez Fundację Cała Polska Czyta Dzieciom i wydana przez wydawnictwo Literatura. Ja Was bardzo serdecznie zapraszam do sięgnięcia po książkę Mój kumpel Jeremi i mam nadzieję, że podczas czytania będziecie się dobrze bawić.